Wyobraź sobie, że od dzisiaj cały ruch Światło Życie ma poradzić sobie bez środków nowoczesnej komunikacji. Nie ma strony z informacjami, grupa na Facebooku nie istnieje, a wszystkie formalności trzeba załatwiać osobiście, bo poczta też nie działa. Można? Można. Ale czy warto? Jestem Agnieszka i należę do diecezjalnej diakonii komunikowania społecznego. I uważam, że nie warto. Dziś informacja i komunikacja są jednymi z najważniejszych środków budowania społeczności. Naszą posługą ogarniamy m.in. stronę krakowoaza.pl, na której zamieszczamy relacje z aktualnych wydarzeń z życia Kościoła i Oazy. Dbamy o grupę i stronę Ruchu Światło Życie na Facebooku, ale to tylko mały fragment naszej działalności. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś, o czym warto wiedzieć. W dzisiejszych czasach informacja często traktowana jest tylko przedmiotowo. Ma szybko i skutecznie oddziaływać na odbiorcę. My jednak myślimy inaczej. Chcemy, aby komunikacja była narzędziem nowej ewangelizacji, środkiem do jednoczenia oazowiczów i tworzenia społeczności. Komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji, to przede wszystkim drugi człowiek. Usługa w DKS-ie jest rozwijająca i dopasowana do konkretnej osoby. Możesz zająć się robieniem zdjęć, pisaniem tekstów, administracją strony lub czymkolwiek innym, co lubisz zrobić, a wpisuje się w to w cele w naszej diakonii. Potrzebujemy osób, które pracą na rzecz komunikacji będzie cieszyć. Tak po prostu. Jeśli szukasz diakonii dla siebie albo po prostu masz wolny weekend, chciałbyś pomóc. Jeśli jeszcze się wahasz i chcesz zobaczyć, jak to u nas jest, przyjdź, czekamy na Ciebie.